Władimir Megre. Anastazja. Księga trzecia. Przestrzeń miłości. Kolejny pielgrzym. Oto i ona. Znów przede mną ogromna syberyjska rzeka Ob. Dotarłem do tej wioski syberyjskiej, na której kończy się regularna komunikacja rzeczna i stoję na brzegu. Żeby dotrzeć do miejsca, z którego mógłbym dojść pieszo przez tajgę do polany Anastazji, musiałbym wynająć łódkę lub motorówkę. Przy jednej z łodzi, licznie stojących na brzegu, sortowało połów trzech mężczyzn. Przywitałem się i powiedziałem, że jestem gotowy dobrze zapłacić temu, kto dowiezie mnie na wskazane miejsce. Tym zajmuje się u nas Jegorycz, syn Jegora. Bierze 500 000 rubli za dowóz. Odpowiedział jeden z mężczyzn. Natychmiast nabrałem podejrzeń, gdy usłyszałem o tym, że ktoś tu specjalnie zajmuje się transportem ludzi do zapomnianej pośród tajgi, maleńkiej, syberyjskiej wioski. Stamtąd przecież jest zaledwie 25 km do polany Anastazji. Na dodatek jeszcze żądają takiej wysokiej kwoty. To znaczy, że mają teraz chętnych. Popyt rodzi podaż i cenę. Na północy nie targują się, więc tylko spytałem, jak mogę znaleźć Jegorycza? Jest gdzieś w wiosce, najprędzej przy sklepie. Koło jego motorówki łobuzują podlotki i wnuk Jegorycza, Wasjatka, jest z nimi. Jego poproś, to po niego skoczy. Wasjatka, sprytny podrostek, lat 12, zatrajkotał nagle, ledwie się przywitałem. Musicie jechać? Do Anastazji? Chwila, moment. W Trymiga dziadka zawołam. Wasjatka, nie czekając na odpowiedź, w podskokach pobiegł do wioski. Było dla mnie jasne, że nie potrzebował odpowiedzi. Widać, wszyscy tutejsi nieznajomi, według Wasjatki, mają tylko jeden cel. Usiadłem nad brzegiem rzeki i czekałem. Nie miałem nic do roboty, więc patrzyłem na wodę i rozmyślałem. Tutaj to pewnie będzie z kilometr od brzegu do brzegu. Pośród tajgi, której krańców nie widać nawet z samolotu, statecznie poprzez wieki płynie woda. Ileż z przeszłości uniosła w dal, śladu nie zostawiwszy. Co z tego pamiętają dzisiaj wody obu? Być może pamięta jeszcze, jak Ermak, Syberii zdobywca, przyparty do brzegu obu przez wrogów, sam jeden z mieczem atak odpierał. A do wody z rany śmiertelnej krew się sączyła, by potem woda ciało omdlałe w dal uniosła. Cóż zdobył Ermak? Być może jego działania przypominają współczesny haracz, ale przypuszczam, że odpowiedź na to pytanie zna tylko rzeka. Być może bardziej znaczące są dla rzeki najazdy wojsk Chingischana? W zamierzchłych czasach horda jego uważana była za potężną. W województwie nowosybirskim znajduje się gmina Ordynskoje, a w niej wieś Chingis. Może pamięta ta woda, jak wycofywały się hordy Chingischana z zagrabionymi dobrami. Jak związali młodą sybiraczkę i potężny wezyr błagał ją słowami pełnymi namiętności i zakochanymi oczami, aby z własnej woli, bez oporu pojechała z nim. Sybiraczka milczała, spuściwszy wzrok. Wszyscy podlegli mu wojownicy już uciekli, a on wciąż coś do niej mówił, błagał o miłość. Potem ją i sakwę swą ze złotem na grzbiet konia zarzucił, na siodło wskoczył i w stronę obu, ratując się przed pogonią, pocwałował na wiernym swym rumaku. Pogoń już go dopadała. Wezyr rzucał im złoto, a gdy sakwa była pusta, z siebie zrywał drogocenne ozdoby, które otrzymał za podboje innych państw i na trawę, pod nogi ścigającym go rzucał, lecz sybiraczki z rąk nie wypuszczał. Spieniony koń przywiózł go do czułen nad brzeg obu. Wezyr mocno związaną niewiastę delikatnie z konia zdjął i wsadził do łodzi. Potem sam wskoczył. Lecz nie było mu dane uciec, bo gdy odpychał łódź wiosłem od brzegu, strzała doganiającej go pogoni przeszyła ciało. Prąd rzeki unosił łódź. Wezyr przeszyty strzałą leżał na rufie. Nie patrzył, jak trzy czółna z wojownikami coraz bliżej podpływały, tylko na niewiastę, siedzącą spokojnie i milcząco, patrzył czule i sam milczał, sił nie mając, by cokolwiek mówić.
I sybiraczka patrzyła na niego, potem na pogoń spojrzała, trochę się uśmiechnęła do nich, a może do siebie samej, rozerwała więzy na rękach i sznury do wody rzuciła. Za wiosła chwyciła. I nie zdołali dogonić łodzi z sybiraczką. Do jakich miejsc i czasów uniósł ich nurt rzeki? I obecnie, w tej chwili, jaką pamięć o nas niesie zmącona woda rzeki? Być może, że dla ciebie, rzeko, najważniejsze są duże miasta? Stoi teraz na brzegach Obu, bliżej Śródeł, ogromne miasto, Nowosybirsk. Czy odczuwasz, rzeko, jego rozmiar i wielkość? To dla mnie jasne, co możesz powiedzieć, bo wiesz, brudnych ścieków z miasta wiele i wody z rzeki, która kiedyś ożywczą była, pić teraz już się nie da. Ale cóż mamy robić, gdzie wylewać nieczystości przemysłowe? Wszak my się rozwijamy, nie to, co nasi przodkowie. Mamy wielu uczonych, wiele jest naukowych miasteczek wokół Nowosybirska. Jeśli nieczystości z nich nie będziemy wlewać do ciebie, to sami się udusimy. I tak już w mieście od smrodu ciężko jest nam oddychać, a w niektórych dzielnicach w ogóle śmierdzi nie wiadomo czym. Spróbuj to wszystko, rzeko, zrozumieć. Wiesz przecież, jaką mamy teraz technikę i po twoich wodach teraz nieczulne bezgłośne, ale statki na ropę pływają. I mój pływał po twoich wodach. Ciekawe, czy rzeka pamięta mnie? Gdy płynąłem statkiem, największym z pasażerskich w naszej żegludze. Nie był nowy, to fakt. Wszystkie śruby silnika na pełnych obrotach tak łomotały, że w barze nie pozwalały słuchać muzyki. Co rzeka uważa za najważniejsze i co w swej pamięci zachowuje? Wcześniej patrzyłem na te brzegi z wysokiego pokładu swego statku przez okna baru, przy dźwiękach pieśni i romansów Malinina. Chciałem wjechać do miasta na koniu białym. Lecz karczmarka uśmiech mi posłała. Choć na moście młynarz spojrzał na mnie krzywo, to zostałem na noc z tą dziewczyną miłą. Wtenczas wydawali mi się małostkowi i mało znaczący kręcący się na brzegach ludzie. A teraz sam stałem się jednym z nich. Myślałem też o tym, jak przekonać Anastazję, by nie sprzeciwiała się moim kontaktom z synem. Dziwnie się to wszystko złożyło. Całe życie marzyłem o synu. Wyobrażałem sobie, jak będę się bawił z moim maleństwem, będę wychowywać. A gdy dorośnie, będzie moim pomocnikiem. Razem będziemy zajmować się biznesem. Teraz mam syna. I chociaż nie jest ze mną, mimo to przyjemnie jest uświadamiać sobie, że jest na świecie rodzona istota najbliższa mi i tak upragniona. Przed wyjazdem z olbrzymim zadowoleniem kupowałem dla swego malca wszelkie niezbędne dziecięce rzeczy. Kupować kupowałem, ale czy uda się je wręczyć, oto pytanie. Gdyby matką mojego syna była zwykła kobieta, czy wiejska, czy miastowa, nieistotne, wszystko byłoby proste i jasne. Każdej kobiecie byłoby przyjemnie, że ojciec troszczy się o dziecko, stara się zapewnić mu wszystko, co niezbędne, uczestniczyć w wychowywaniu. Jeśli nie robi się tego z własnej woli, wiele kobiet żąda sądownie alimentów. Ale Anastazja jest pustelniczką stajgi i ma odmienne poglądy na życie, własne pojmowanie wartości. Jeszcze przed narodzinami syna oświadczyła mi, żadne materialne dobra, w twoim pojęciu, nie są mu potrzebne. Będzie miał wszystko dane od poczęcia. Źrodzi się w tobie pragnienie przyniesienia niemowlęciu jakiejś bezsensownej grzechotki, lecz ona jemu absolutnie nie jest potrzebna. Ona jest potrzebna tobie dla własnej satysfakcji. Jaki jestem dobry, troskliwy. Jak można powiedzieć, nie potrzebuję żadnych materialnych dóbr. To, co wobec tego może dać rodzic nowonarodzonemu? Zwłaszcza ojciec. Jeszcze za wcześnie, żeby wychowywać niemowlaka po ojcowsku. Jak więc wyrazić swoje uczucia do niego? Matka karmi piersią, jej jest lżej, bo już działa, a co ma zrobić ojciec? W cywilizowanych warunkach można pomagać w gospodarstwie, w domu, zajmować się materialnym zabezpieczeniem rodziny. Ale Anastazji to niepotrzebne. Nic nie ma, tylko tę polankę w tajdze. Jej gospodarstwo samo się o siebie troszczy i w pełni ją obsługuje. To znaczy, że będzie też obsługiwać malucha, gdy zobaczy, że on jest z niej.
Ciekawe, za jakie pieniądze można coś takiego mieć? Kupić z 5 hektarów ziemi albo wziąć wieczystą dzierżawę. W obecnych czasach nie jest to aż takie skomplikowane. Ale w jaki sposób i za jakie pieniądze kupić miłość i oddanie wilczycy, niedźwiedzicy, żuczków i orła? Może Anastazji niczego nie trzeba z naszych osiągnięć cywilizacji, ale dlaczego z powodu światopoglądu matki ma cierpieć dziecko? Pozbawione jest nawet normalnych zabawek, bo i w tej sferze ona wszystko widzi po swojemu. Niepotrzebne są dziecku bezmyślne grzechotki, szkodzą mu, odciągają od sedna w twierdzi. Wygląda na to, że nieźle przegina, a może jest całkowicie pod wpływem zabobonów. Czyż na darmo ludzkość wymyśliła dla dzieci tyle zabawek? Żeby jednak nie kłócić się z Anastazją, nie kupiłem grzechotek, ale kupiłem dziecięcego konstruktora z napisem na pudełku. Zabawka rozwijająca u dzieci inteligencję. Kupiłem też jednorazowe pieluszki, których używa cały świat. Nakupowałem też jedzenia dla dzieci. To niesamowite, otwierasz pudełko, w którym jest hermetycznie zapakowana w wodoodporną folię torebka. Przecinasz nożyczkami torebkę, wysypujesz proszek do ciepłej wody, mieszasz i gotowe. Kaszka może być różna, gryczana, ryżowa bądź zbożowa. Na pudełku jest też napisane, że zawiera witaminowe dodatki. Pamiętam, że kiedyś, gdy jeszcze moja córka Polinka była całkiem mała, codziennie trzeba jej było osobno wszystko gotować. Teraz kupujesz kilka torebek i karmisz swoje dziecko bez problemów. Gotowanie przestało być koniecznością. Rozpuszczasz w wodzie i koniec. Wiedziałem, że Anastazja nie gotuje wody, więc zanim kupiłem więcej, wziąłem na próbę jedno opakowanie. Spróbowałem rozrobić kaszkę z torebki w wodzie o pokojowej temperaturze, rozrobiła się. Spróbowałem. Smak normalny, tyle że mdły, bo bez soli, ale dla dzieci widocznie trzeba bez soli. Stwierdziłem, że żadnych argumentów przeciw tej kaszce Anastazja nie będzie mogła znaleźć. To absurd odmawiać sobie takiej wygody. Może z tego powodu zacznie szanować świat technokratyczny. Wytwarza on nie tylko broń, lecz i myśli o dzieciach. Ale najbardziej z tego wszystkiego, co opowiedziała Anastazja, denerwowało mnie, że do tego, abym mógł kontaktować się z synem, powinienem posiąść określoną czystość intencji, oczyścić się wewnętrznie. Nie rozumiem tylko, co konkretnie mam sobie w środku wyczyścić. Byłoby to dla mnie bardziej jasne, gdyby powiedziała, że mam się ogolić, nie palić, gdy podchodzę do dziecka, założyć czyste ubranie. A ona o świadomości, o wewnętrznym oczyszczeniu. Ale gdzie sprzedają taką szczotkę, którą można coś w swoim wnętrzu wyczyścić? No, bo co takiego bardzo brudnego jest we mnie? Może lepszy od innych to ja nie jestem, ale i gorszy nie jestem. Jeśli każda kobieta miałaby podobne wymagania wobec mężczyzn, trzeba by stworzyć publiczny czyściec dla ludzkości. To bezprawie. Dlatego wiozę Anastazji wyciąg z Kodeksu Praw Obywatelskich, gdzie jest powiedziane, że jeden rodzic nie może bezpodstawnie pozbawiać drugiego widywania swojego dziecka, nawet jeśli rodzice są w separacji. Oczywiście dla Anastazji nasze prawa mało co oznaczą, ale mimo wszystko jest to niebagatelny argument. Większość ludzi przecież przestrzega prawa. Z Anastazją trzeba byłoby porozmawiać może bardziej zdecydowanie. Prawa do dziecka powinniśmy mieć równe. Miałem już wcześniej myśl, by porozmawiać z nią bardziej zdecydowanie. Jednakże teraz zacząłem wątpić w swoje pierwotne postanowienie, a wiecie dlaczego? Miałem w plecaku ze sobą oprócz różnych różności także listy od czytelników. Nie wziąłem wszystkich ze sobą, bo przychodzi ich bardzo dużo. Nie zmieściłyby się nawet wszystkie do plecaka. W wielu listach czytelnicy ze zrozumieniem odnoszą się do Anastazji. Zwą ją mesjanką, leśną nimfą, boginią, dedykują jej wiersze i piosenki. Niektórzy zwracają się do niej jak do przyjaciela. Ten potok listów zmusił również mnie do podjęcia wysiłku, by zastanowić się nad własnym zachowaniem i wypowiedziami. 3 godziny musiałem czekać przy kutrze jego rycza.
Nadchodził wieczór, gdy wreszcie zobaczyłem idących w moim kierunku dwóch mężczyzn, a z nimi wnuka jego Rycza. Pierwszy, starszy, wyglądał na 60 lat, w brezentowym płaszczu i gumiakach, z zaczerwienioną twarzą wyraźnie podpity, bo szedł, lekko się zataczając. Drugi, młodszy, lat 30, mocnej budowy. Gdy zbliżyli się, zobaczyłem, że włosy młodego, szatyna, poprzeplatane były siwymi kosmykami. Ten starszy, gdy podszedł, od razu powiedział: cześć, wędrowcze. Chcesz do Anastazji? Zawieziemy cię. 500 000 szykuj za przewóz i dwie butelki na dokładkę. Było jasne, nie jestem jedyny, który próbuje dotrzeć do Anastazji, dlatego też zapłata taka wysoka. Jestem dla nich tylko kolejnym pielgrzymem. Mimo to spytałem, dlaczego uważacie, że jadę do jakiejś tam Anastazji, a nie po prostu na wieś? Na wieś czy nie na wieś, wszystko jedno, szykuj 500. Jak nie masz 500, to i do wsi nie zawieziemy. Jegorycz rozmawiał ze mną niezbyt miło. Taką wysoką kwotę biorą za przewóz, a rozmawiają nieżyczliwie. Pomyślałem, dlaczego tak się zachowują? Niemniej jednak nie miałem wyboru, więc musiałem się zgodzić. Jegorycz, zamiast się cieszyć z pieniędzy, a przede wszystkim z dwóch butelek wódki, po które posłał swojego młodszego współpracownika, stał się jeszcze bardziej nieprzychylny. Usiadł obok mnie na kamieniu i mamrotał: do wsi. Jaka tam wieś? 6 domów na krzyż, cała wieś. Po co komu ta wieś? Często macie okazję wozić gości do Anastazji? Dobry biznes z przewozu. Pytałem Jegorycza, żeby rozkręcić rozmowę i złagodzić jego niechęć. Lecz Jegorycz odrzekł z rozdrażnieniem: zapraszał ich kto w gości? Lezą jak głupcy w pokrzywy. Nic ich nie jest w stanie powstrzymać. Czy ona ich zapraszała? Zapraszała? Nie zapraszała. Jednemu opowiedziała o życiu. Napisał książkę. Dobrze. Niech ci będzie. Pisz sobie. Ale po co zdradzał miejsce? My nie zdradziliśmy. On tylko raz się spotkał i o jej życiu napisał i miejsce zdradził. Nawet baby to zrozumiały, nie będzie już miała spokoju. Więc czytaliście książkę o Anastazji? Książek nie czytam. Saszka, mój współpracownik, w książkach się rozczytuje. A ciebie nie od razu do wsi dostarczymy, to daleko. Mam słaby silnik. Dopłyniemy do chatki rybackiej i tam przenocujemy. Rano Saszka zawiezie cię dalej, a ja będę łowić ryby. Niech będzie. Zgodziłem się i pomyślałem, dobrze, że Jegorycz nie wie, że to ja jestem tym autorem. Saszka, współpracownik Jegorycza, przyniósł wódkę. Następnie włożyli do łódki sprzęt rybacki i wtedy wnuk Jegorycza, Wasjatka, o mało co nie popsuł wyprawy. Zaczął prosić Jegorycza o pieniądze na nowe radio. Już żerć do anteny przyniosłem, wymyśliłem, jak ją ustawić, mówi Wasjatka, i mam kabel do anteny. Gdy podłączy się antenę do radia, będzie można odbierać dużo różnych stacji. Pieniądze na głupstwa. Widzisz, jakiego mam obrotnego wnuka. Z ciepłem w głosie chełpił się Jegorycz. Majsterkowicz z zamiłowania. Zuch, Wasjatka, trzeba mu dać te pieniądze. Sugestia była oczywista i zacząłem już wyjmować pieniądze, a Wasjatka, pokrzepiony pochwałą, kontynuował. Muszę słuchać wszystkiego o kosmonautach. O naszych i o amerykańskich. Gdy dorosnę, sam zostanę kosmonautą. Co? Coś ty powiedział? Nasrożył się nagle Jegorycz. Gdy dorosnę, zostanę kosmonautą. Na taką niestworzoną głupotę nie dostaniesz ode mnie ani grosza. Nie taka znów głupota być kosmonautą. Wszyscy kochają kosmonautów. To bohaterzy, pokazują ich w telewizji. Latają wielkimi statkami kosmicznymi wokół Ziemi. Rozmawiają bezpośrednio z kosmosu z różnymi uczonymi. I jaki z nich pożytek? Latają, a w rzece coraz mniej ryb.
Kosmonauci informują wszystkich o pogodzie. Zawczasu wiedzą, jaka będzie jutro pogoda na całej Ziemi, dalej bronił nauki Wasiatka. Też mi coś. Idź do babki Marfy, zapytaj babę Marfę, a powie ci wszystko o pogodzie jutrzejszej, pojutrzejszej i na następny rok. I nie weźmie od ciebie pieniędzy, a twoi kosmonauci? Ci twoi kosmonauci trwonią pieniądze Pietki i pieniądze twego ojca. Państwo daje dużo pieniędzy kosmonautom. A to twoje państwo skąd bierze pieniądze? Od Pietki i twego ojca, stąd bierze państwo pieniądze. Złowiłem ryby, Piętka sprzedał je w mieście. Zachciało mu się być inteligentnym biznesmenem, a państwo mu mówi: płać podatki, oddawaj nam wszystkie pieniądze, bo wiesz, mamy dużo wydatków. W Sejmie tylko gadają i gadają gorzej od bab u krynicy. Różne rzeczy wymyślają, uważają się za mądrali. Mają różne wygody, chodzą do tych swoich czyściutkich toalet, kulturalni, a w rzece woda coraz brudniejsza. Nie dostaniesz, Wasiatka, pieniędzy, dopóki ci głupota z głowy nie wywietrzeje. I nie będę więcej nigdzie jeździł, nie będę pieniędzy na głupstwa zarabiać. Jegorycz po pijanemu tak się rozjątrzył, że o mało nie odmówił mi przeprawy. Gdy wypił już wprost z gwintu wódkę przyniesioną przez Saszkę i zapalił, dopiero trochę się uspokoił i wleźliśmy do kutra. Nie dał w końcu Wasiatce tych pieniędzy, ale całą drogę mamrotał jeszcze pod nosem coś o głupocie. Stary silnik kutra mocno terkotał, więc trudno było rozmawiać. W milczeniu dotarliśmy do stareńkiej myśliwskiej izdebki z jedynym oknem. Na nocnym niebie zaczęły pojawiać się pierwsze gwiazdy. Jegorycz, dopiwszy w kutrze zaczętą na brzegu butelkę wódki, wymamrotał do swojego Saszki: spać pójdę. Ułóżcie się przy ognisku albo w izbie na podłodze. Przejaśni się, to odstawisz go do naszego miejsca. Jegorycz już się pochylił, by przejść przez niskie drzwi izdebki, ale jeszcze raz obrócił się i ostro powtórzył: do naszego. Zrozumiano, Saszka? Zrozumiałem. Spokojnie odpowiedział Saszka. Gdy tak siedzieliśmy przy ognisku i jedliśmy upieczoną na węglach rybę, zadałem Saszce pytanie na temat zwrotu Jegorycza, który mnie zaniepokoił. Aleksander, czy możesz mi powiedzieć, co to jest to wasze miejsce, gdzie Jegorycz kazał ci mnie zawieść? Nasze miejsce znajduje się na przeciwległym brzegu wioski, od której można dojść do polanki Anastazji. Odparł spokojnie Aleksander. No, proszę. Bierzecie takie ogromne pieniądze, a dostarczacie nie tam, gdzie trzeba? Tak robimy. Tylko tyle możemy zrobić dla Anastazji, żeby odkupić swoją winę przed nią. Jaką winę? Dlaczego powiedziałeś mi prawdę? Jak teraz będziesz mógł wysadzić mnie w waszym miejscu? Przycumuję kuter tam, gdzie wskażesz. Co się zaś tyczy pieniędzy, zwrócę ci moją działkę. Czym zasłużyłem na takie ulgi? Rozpoznałem cię. Od razu cię poznałem, Władimirze Megre. Czytałem twoją książkę i widziałem zdjęcie na okładce. Zawiozę cię, gdzie wskażesz. Tylko muszę ci powiedzieć. Potraktuj to, co usłyszysz, ze spokojem, rozsądnie. Nie powinieneś iść w tajgę. Nie dojdziesz. Anastazja odeszła. Myślę, że odeszła w głąb tajgi albo jeszcze gdzie indziej, w nieznane. Teraz nie dojdziesz. Sam zginiesz, albo myśliwi cię ustrzelą. Myśliwi nie cierpią obcych w swoich rewirach. Z obcymi rozprawiają się na odległość, żeby nie narażać się niepotrzebnie na niebezpieczeństwo. Z pozoru Aleksander mówił całkiem spokojnie i tylko patyk, którym grzebał w ognisku, zadrżał mu odrobinę i z trwogą jakąś strzeliły niczym fajerwerk iskry i uleciały w noc. Coś się tutaj wydarzyło? Co? Rozpoznałeś mnie, więc mów, co się wydarzyło? Dlaczego Anastazja odeszła? Sam mam ochotę ci powiedzieć. Stłumionym głosem odparł opowiedzieć komukolwiek, kto by potrafił to zrozumieć. Nie wiem, od czego zacząć, żeby to było zrozumiałe, żeby samemu zrozumieć, mów, jak jest. Jak jest?
Dobrze, to wszystko jest proste. Tyle, że wstrząsająco proste. Wysłuchaj spokojnie i jeśli dasz radę, nie przerywaj. Przecież nie przerywam. Wal prosto z mostu, nie przeciągaj. Nieproszeni goście. Aleksander zaczął mówić spokojnie, tak jak mówią na Syberii. Czuło się jednak wewnętrzne napięcie szpakowatego, choć młodego Sybiraka. Gdy czytałem twoją książkę Anastazja, byłem aspirantem na Uniwersytecie Moskiewskim. Pasjonowałem się filozofią i psychologią, zgłębiałem religię Wschodu i studiowałem je z zaangażowaniem. Aż tu nagle Anastazja. Nie za siedmioma górami, a tuż koło mojego domu, na Syberii, tu, gdzie się urodziłem. Wielką siłę, logiczność i sens poczułem w jej słowach. Poczułem coś swojskiego, coś o wielkim znaczeniu. Wobec tego niezwykłego odczucia, zrodzonego we mnie, zbladły zamorskie mądrości. Rzuciłem wszystko i popędziłem do domu, niczym z mroku ku światłu. Zapragnąłem zobaczyć Anastazję, porozmawiać z nią. Wróciłem do domu i zacząłem przypływać z jego ryczem do miejsca na brzegu, opisanego przez ciebie w książce. Wyliczyliśmy je z jego ryczem. Z czasem także inni próbowali spotkać się z Anastazją. Wypytywali o to miejsce, ale nikogo na nie dotąd nie zawieźliśmy. Miejscowym starczyło rozumu, żeby zorientować się w sytuacji i nie wspierać pielgrzymów. Jednak któregoś razu my, ja, dokładniej ja, bez jego rycza, zawiozłem na to miejsce całą grupę. Dlaczego to uczyniłeś? Wtedy zdawało mi się, że robię słusznie, że w imię dobra. Było ich sześcioro, w tym dwóch wielkich uczonych. Widać było, że mieli możliwości. Albo ci, co za nimi stali i ich posłali, dużo mogli. Pozostali czworo ochroniarzy, to była ochrona. Ochrona była uzbrojona w pistolety. Mieli też i inną broń w swoim arsenale, mieli radiotelefony. Zaproponowali mi rolę przewodnika. Zgodziłem się. Nie dla pieniędzy. Najpierw długo z nimi rozmawiałem. Nie ukrywali, że celem ekspedycji jest spotkanie z Anastazją. Ich kierownik, siwy, bogobojny człowiek, Borys Moisiejewicz, był świadomy, że jedna Anastazja może zrobić dla nauki więcej niż wiele naukowych instytutów. Szykowali się, żeby wywieźć ją z tajgi i stworzyć dla niej warunki życia w rezerwacie. Zapewnić ochronę. Borys Moisiejewicz mówił, jeżeli my tego nie zrobimy, zrobi to ktoś inny. Wszystko się może zdarzyć. Anastazja jest niezwykłym zjawiskiem, powinniśmy je chronić i zgłębiać. Pomocnik Borysa Moisiejewicza, Stanisław, inteligentny, młody człowiek, był zakochany w Anastazji, choć jej nie znał. Zgodziłem się z ich argumentami. Wynajęli niewielki statek od prywaciarzy. Samochodem dowieźli na statek beczki z paliwem lotniczym. Gdy dotarliśmy na miejsce, na urwistym brzegu rozbili namioty i przez radiotelefon wezwali śmigłowiec. Śmigłowiec wyposażony był w aparaturę do robienia zdjęć z powietrza, w kamerę wideo i jeszcze jakiś inny niezwykły sprzęt. Dzień w dzień latał nisko nad tajgą i kwadrat po kwadracie robił zdjęcia. Dwóch uczonych każdego dnia oglądało materiał zdjęciowy. Niekiedy sami latali śmigłowcem nad interesującym ich miejscem. Szukali polany Anastazji, na której chcieli wylądować. Wyobraziłem sobie, z jakim hałasem będzie siadał śmigłowiec na polanie, płosząc wszystko, co żyje. Przypomniałem sobie maleńkie dziecko Anastazji i pomyślałem, że ryczący śmigłowiec również i je może wystraszyć. Zaproponowałem uczonym, żeby gdy znajdą polanę, sporządzili mapę i doszli tam piechotą. Ale Stanisław wytłumaczył mi, że Borysowi Moisiejewiczowi ciężko będzie iść przez tajgę tak daleko. Stanisław również podzielał moje obawy dotyczące zakłócenia spokoju mieszkańców tajgi, lecz twierdził, że Borys Moisiejewicz powoli zdoła uspokoić zarówno Anastazję, jak i Malca. I to stało się czwartego dnia. Co się stało?
gdy śmigłowiec odleciał na kolejną sesję zdjęciową i każdy czymś był zajęty, jeden z ochroniarzy zobaczył zbliżającą się do naszego obozowiska, od strony tajgi, samotną kobiecą postać. Powiadomił o tym Borysa Moisiejewicza. Wkrótce cały obóz patrzył na zbliżającą się kobietę. Miała na sobie cienką bluzkę, długą spódnicę i chustkę na głowie zawiązaną w taki sposób, że zasłaniała zarówno czoło, jak i szyję. Staliśmy w grupie. Na przodzie Borys Moisiejewicz i Stanisław. Kobieta podeszła do nas. Na jej twarzy nie malował się strach ani spieszenie. A oczy? Jej niezwykłe oczy życzliwie i z miłością patrzyły na ludzi. Aż cieplej się robiło od tego spojrzenia. Wydało mi się, że nie patrzy na wszystkich naraz, ale na każdego oddzielnie. Jakieś niezrozumiałe podniecenie owładnęło nami. Jakby zapominając o całym świecie, każdy upajał się, rozkoszował ciepłem, które promieniowało z tych niezwykłych oczu. Jej samej nawet nikt nie zaproponował, żeby usiadła i odpoczęła po przebytej drodze. Anastazja pierwsza przemówiła. Spokojnym i niezwykle życzliwym głosem powiedziała: dzień dobry, ludzie. Stoimy i milczymy. Witaj. Odpowiedział za wszystkich Borys Moisiejewicz. Proszę powiedzieć, kim pani jest? Nazywam się Anastazja. Mam do was prośbę. Odwołajcie, proszę, śmigłowiec. Źle oddziałuje na okolice. Szukacie mnie, więc jestem. Odpowiem na wszystkie pytania, na które będę mogła odpowiedzieć. Tak, rzeczywiście to pani szukaliśmy. Dziękujemy, że pani przyszła. Tyle problemów to rozwiązało, wyznał Borys Moisiejewicz. Ale i on nie zaproponował jej, by usiadła, chociaż przed namiotem stał stół i rozkładane krzesła, poprosił Anastazję na bok, dalej od nas. Zapewne z powodu jej nagłego pojawienia się również i on stracił głowę. Od razu zaczął mówić o celu przyjazdu. Tak, to bardzo dobrze. Pani sama do nas przyszła, a my właśnie po panią przybyliśmy. Proszę się nie denerwować, zaraz odwołamy śmigłowiec. Borys Moisiejewicz rozkazał dowódcy ochrony, żeby połączył się przez radiotelefon z dowódcą śmigłowca i zawrócił go do obozu. Jego polecenie zostało natychmiast wykonane. Po czym odwrócił się do Anastazji i już z większym spokojem i pewnością kontynuował rozmowę. Anastazjo, zaraz przyleci śmigłowiec. Wsiądzie pani razem z naszymi pracownikami. Śmigłowiec wyląduje na polanie, którą pani wskaże i zabierze pani syna. Dostarczymy was oboje do podmoskiewskiego rezerwatu. W rezerwacie wszystko będzie przyszykowane tak, jak pani powie. Tak trzeba. Tam nikt pani nie będzie niepokoił. Ten rezerwat znajduje się pod stałą ochroną. Po waszym zamieszkaniu ochrona zostanie wzmożona. Tylko czasami w dogodnym dla pani czasie będą się z panią spotykali naukowcy. Będą to dobrze przygotowani i wykwalifikowani ludzie. Kontakt z nimi będzie dla pani ciekawy. Dla nich też będzie ciekawe pani ujęcie niektórych zjawisk przyrodniczych i społecznych, pani filozofia. Jeśli pani zechce, będzie pani miała najgodniejszego pomocnika. To człowiek, który będzie stale obok pani, on zrozumie panią w półsłowa. Pomimo swojego młodego wieku jest poważnym, utalentowanym naukowcem. Na dodatek jest w pani zakochany. I myślę, że jesteście siebie godni i moglibyście stać się dobrą, szczęśliwą parą. Jest pani wart nie tylko dlatego, że jest naukowcem, lecz też ze względu na sposób widzenia życia. Jest tutaj. Borys Moisiejewicz odwrócił się w kierunku Stanisława, wskazał go ręką i zawołał: a ty, Ceo? Stanisław, podejdź, przedstaw się. Stanisław podszedł, stanął przed Anastazją i trochę speszony powiedział: Borys Moisiejewicz prawie się za mnie oświadczył. Dla pani, Anastazjo, to może wydać się niespodziewane, lecz rzeczywiście jestem gotowy się pani oświadczyć. Jestem gotów usynowić pani syna i traktować go jak własne dziecko. Jestem gotów pomóc pani w rozwiązywaniu wielu problemów. Proszę dysponować mną jak przyjacielem.
Stanisław szarmancko pochylił przed nią głowę, wziął za rękę i pocałował. Był elegancki i przystojny. Gdyby tak Anastazję przebrać w inny strój, rzeczywiście wyglądaliby na piękną i godną siebie parę. Anastazja odpowiedziała Stanisławowi łagodnie i poważnie: dziękuję panu za dobre traktowanie mnie. Dziękuję za troskę. I dodała: jeśli rzeczywiście uważa się pan za wystarczająco silnego, by kierować swoją miłością, uczynić życie drugiego człowieka szczęśliwszym i spełnionym, proszę sobie przypomnieć, może wśród otaczających pana ludzi, znajomych kobiet, jest nieusatysfakcjonowana życiem, z jakiegoś powodu nieszczęśliwa kobieta. Proszę, niech na nią zwróci pan uwagę, niech pan ją pokocha, uczyni szczęśliwą. Ale ja chcę kochać panią, Anastazjo. Jestem szczęśliwa z innym. Niech pan nie marnuje na mnie swoich wysiłków. Są kobiety, którym jest pan bardziej potrzebny. Stanisław zamilkł i Borys Mojsiejewicz postanowił go wspomóc. Tego innego, z którym przyszło się pani spotkać. Ma pani oczywiście na myśli Władimira. On nie jest najlepszym reprezentantem naszego społeczeństwa. Podobne oceny, które wychodzą z pańskich ust, nie zmienią moich uczuć. Nie w mojej mocy kierowanie uczuciami. Ale dlaczego pani spotkała się właśnie z Władimirem? Człowiekiem dalekim od duchowości, nauki, a nawet od normalnego sposobu życia. Przecież to zwykły przedsiębiorca. Dlaczego pokochała pani właśnie jego? W którymś momencie zacząłem nagle rozumieć. Kontynuował Aleksander. Borys Mojsiejewicz, Stanisław i cała ekipa mają jasno postawiony cel – zabrać, schwytać Anastazję w każdy możliwy sposób i wykorzystać ją w jakichś jedynie osobistych interesach, wykorzystać wbrew jej woli. To nieważne, czyj to pomysł, ich własny czy na czyjś rozkaz, kogoś będącego wyżej. Oni i tak postarają się zrealizować ten zamiar. Nie powstrzymają ich żadne, nawet najbardziej ważkie dowody, przytaczane przez Anastazję. Może i ona to rozumiała. Bez wątpienia nie mogła tego nie wiedzieć, nie czuć ich zamiarów. Niemniej do końca traktowała stojących przed sobą mężczyzn jak dobre i bliskie sobie osoby. Szczerze i otwarcie rozmawiała z nimi o tym, co dla niej najbardziej osobiste, i to jej zachowanie i szczerość powstrzymywały, a dokładniej, opóźniały przemoc. Ona tak skutecznie odparowywała próby ostudzenia jej uczuć do ciebie, że całą dyskusję na ten temat uczyniła bezsensowną. Mówią, że zakochana kobieta widzi w tym, którego kocha, wszystko co najlepsze, cokolwiek by robił, kimkolwiek by był. Ale jej argumenty były innego typu. Gdy minęło pierwsze zdenerwowanie z powodu pojawienia się Anastazji, mogłem cichutko włączyć dyktafon. Często później przesłuchiwałem i analizowałem jej wypowiedzi. Wszystko pamiętam. I to wszystko wywraca świadomość. Co takiego wywraca świadomość? Byłem ciekaw, jak Anastazja wypowiada się o mnie, więc Aleksander kontynuował na pytanie Borysa Mojsiejewicza. Dlaczego pani pokochała właśnie jego? Anastazja odpowiedziała najpierw po prostu. Takie pytanie bez sensu jest zadawać. Żadna zakochana osoba nie zdoła wyjaśnić, dlaczego kocha właśnie tego, kogo kocha. Dla każdej zakochanej kobiety najlepszy i najważniejszy na świecie będzie ten jedyny, jej wybranek. I mój ukochany jest dla mnie najlepszy. W dalszym ciągu, Anastazjo, nie może pani negować absurdalności swego wyboru. Możliwe, że to przypadek, ale jednak absurd. Pani wola, zdolności, umysł analityczny powinny ostudzić pierwotny instynkt, przetłumaczyć pani całą tę bezpodstawność wyboru tego człowieka spośród innych. Proszę się nad tym zastanowić. Zastanawianie się nad tym akurat dowodzi czegoś przeciwnego. W tym przypadku akurat jest nieprzydatne i szkoda na nie czasu. Zwiększa tylko zagadkową konieczność tego, co się zdarzyło. To trzeba po prostu zaakceptować. Pogodzić się z absurdem. Z paradoksem. Tylko na pierwszy rzut oka tak to wszystko wygląda. Przebyliście długą drogę z Moskwy. Z kłopotami dotarliście tutaj na brzeg.
Pytacie się o moją miłość. Nie podejrzewacie jednak, iż paradoksem jest właśnie to, że na siłę mojej miłości miało właśnie wpływ to, co zdarzyło się w Moskwie. Lepiej jakbyście tam to sobie przemyśleli. Nie trzeba było wcale jechać tak daleko. Nie podejrzewacie jednak tego, że odpowiedzą na wasze pytanie są zdarzenia, które miały miejsce w Moskwie. Co zaszło w Moskwie? Pozornie to proste. Ale tylko z pozoru. Władimir, jak pan twierdzi, ten prosty, niczym się nie wyróżniający, zepsuty człowiek, zostawiwszy wszystko. Przyjechał do Moskwy z Syberii natychmiast po spotkaniu ze mną. Przyjechał, żeby dotrzymać danego mi słowa, zorganizować Stowarzyszenie Przedsiębiorców o Czystych Intencjach. Nie miał już pieniędzy, ale jednak działał. W Moskwie pod adresem Zaułek Tokmakowa 14 stoi piętrowy budynek. Wcześniej pracowali tam ludzie, którzy tworzyli pierwsze Stowarzyszenie Przedsiębiorców. Potem liderzy stowarzyszenia odeszli. Stowarzyszenie umierało. Władimir wszedł do tego budynku i w jego opustoszałe małe i duże gabinety wróciło życie. To tam pisał różne listy, zwracał się do przedsiębiorców. Pracował od wczesnego ranka do późnego wieczora w swoim gabinecie i tam spał. Znaleźli się ludzie, którzy zaczęli mu pomagać, uwierzyli w niego i w to, co robił. To ja go o to prosiłam, gdy był w tajdze na mojej polanie. Mówiłam Władimirowi, jakie to ważne. Stworzyłam i przedstawiłam mu plan wydarzeń. Cel można było osiągnąć, wypełniając plan z zachowaniem kolejności mojego marzenia. Najpierw jednak należało napisać książkę. Przy jej pomocy wiele by się wyjaśniło i rozpowszechniło informacje. Ta książka powinna była znaleźć i zjednoczyć przedsiębiorców o czystych intencjach. Dać Władimirowi środki na realizację planu. Ale on robił wszystko tak, jak sam rozumiał i uważał za właściwe. Prawie nie wspominał o mnie. Zrozumiał wagę mego planu i tym żył. Szedł swoim torem rozumowania, zaburzając kolejność. W ten sposób nie można było osiągnąć celu. Ale on tego nie wiedział. I działał z niesamowitym uporem, pomysłowością. Zaczęli pomagać mu inni ludzie, którzy uwierzyli w ideę. Powoli kiełkowało nowe Stowarzyszenie Przedsiębiorców. To było nieprawdopodobne, lecz trochę mu się udało. Spotykali się. I byli to przedsiębiorcy o czystych intencjach. Istnieje lista ich adresów, może się pan przekonać. Czytaliśmy ten spis. Był opublikowany w pierwszym wydaniu książki. Ale muszę panią rozczarować, Anastazjo. Rozczarować. Na spisie były też i takie przedsiębiorstwa, jak na przykład Zakład Kryształ, moskiewski zakład produkujący napoje alkoholowe. Taka produkcja nie idzie w parze z duchowymi pojęciami. Na świecie wszystko jest względne. I możliwe, że kryształ nie jest najgorszy w porównaniu z innymi. Bo właśnie chodzi o pomysły zdolne wszystko zmienić. Materia dnia dzisiejszego to płód pomysłu wczorajszego. Mogę się zgodzić z taką wypowiedzią. Jednakże pani wybranek nie zdołał zorganizować Stowarzyszenia Przedsiębiorców o Czystych Intencjach. Zapewniam panią, Anastazjo, postawiła pani nie na tego człowieka. Łamiąc zaplanowaną kolejność wydarzeń, Władimir nie miał szans osiągnąć celu. Nie posiadał podstawowych możliwości i środków rozpropagowania informacji, nawet poza granice Moskwy. Złożyły się na to nieprzychylne okoliczności. Pozbawili go gabinetu, środków komunikacji i noclegu, by kontynuować dzieło. Wyszedł z budynku przy Tokmakowskim zaułku z niewielką grupą osób, Moskwian pomagających mu. Wyszedł bez środków do życia. Nie będąc w stanie zapłacić swoim pomocnikom, nie mając żadnego mieszkania, a nawet zimowego ubrania. Zostawiwszy rodzinę i opuszczony przez rodzinę. A wiecie, o czym rozmawiał z niewielką grupką Moskwian, idąc do metra Mroźną ulicą? Omawiał, jak zacząć wszystko od nowa. Nawet w takiej sytuacji tworzył plan, próbując coś przedsiębrać. On, przedsiębiorca,
Oni, Moskwianie, szli za nim, słuchali go i wierzyli mu. Kochali go. Za co, jeśli wolno mi spytać? Właśnie ich zapytajcie, za co w nim takiego zobaczyli. Pójdźcie do budynku przy Tokmakowskim zaułku i zapytajcie ochronę budynku, dlaczego, przychodząc na swój dyżur, przynosili w słoiczkach i różnych zawiniątkach jedzenie, za każdym razem starając się poczęstować go kolacją. Starali się robić to tak, by nie urazić go tym poczęstunkiem. Ci mężczyźni, ochroniarze, nie podlegali mu, ale gotowali w domu rozmaite zupy, barszcze i przynosili, żeby zjadł chociaż trochę czegoś domowego. Kochali go. Dlaczego? Porozmawiajcie jeszcze, gdy będziecie w tym budynku, z piękną kobietą, która pracowała tam jako sekretarka, z byłą aktorką. Grała główną rolę w filmie Przez ciernie do gwiazd. Zagrała dobrą dziewczynę z innej planety. Bardzo dobrze zagrała i to w bardzo dobrym filmie, nawołującym do tego, by chronić i kochać Ziemię. Ją niech pan zapyta. Dlaczego ona, pracująca w innej firmie znajdującej się w tymże budynku, starała się niezauważenie pomóc Władimirowi i naprawdę pomagała? Nie była jego sekretarką, ale pomagała. Dlaczego starała się mojemu ukochanemu przynieść kawę czy herbatę w porze obiadu? Wszystko obmyśliła tak, że to niby firma zaopatruje ją w cukier, ciasto, herbatę. Ale tak naprawdę przynosiła to ze swojego domu, choć bogata nie była. Kochała go. Dlaczego? A on, Władimir, i tak tracił siły i umierał. Wyczerpały się jego fizyczne siły. Ale nawet w stanie bliskim śmierci usiłował osiągnąć cel. Bo jest przedsiębiorcą. I ma silnego ducha. Anastazjo, mówi pani alegoriami, co oznaczą słowa, i tak umierał. To przenośnia? Mówię dosłownie. Przez kilka dni, gdy był w Moskwie, jego ciało było prawie martwe. Zazwyczaj w takim stanie człowiek leży bez ruchu. Ale on chodził i działał. Czy to dzięki pani Anastazjo? Całe te straszne 42 godziny nawet na sekundę, ani na jeden moment nie przestawałam ogrzewać go swoim promieniem. Ale to nie wystarczało. Mój promień nie mógłby utrzymać życia w ciele, w którym słabnie duch. Ale duch Władimira walczył. W swoich dążeniach duch nie zauważał, że przyszła śmierć. To on pomógł promykowi. Potem na pomoc mojemu przyszły inne promyki. Całkiem słabiutkie i nieświadome, ale działały. To promyki tych, którzy otaczali go w Moskwie i kochali. Prawie zupełnie martwe ciało zaczęło wypełniać się życiem. Przed szczerą miłością, jeśli jest wystarczająca, śmierć się wycofuje. W miłości nieśmiertelność człowieka, w zdolności rozpalenia do siebie miłości innych. Martwe ciało nie może chodzić. Wciąż mówi pani alegoriami, nienaukowo. Kryteria ludzkich nauk zawsze mają charakter tymczasowy. Są jednak prawdy nie tylko na dzień dzisiejszy. Ale jak dzisiejsi uczeni mają się o tym przekonać? Dla nas jest konieczne, by wykazały to bezstronne przyrządy. Dobrze. Dworzec Kurski. Stoi tam w metrze automat do fotografowania. Władimir w jeden z takich dni zrobił tam sobie małe kolorowe zdjęcie do przepustki. To zdjęcie może jeszcze być pod adresem Prospekt Lenina 42. Władimir też może je mieć. Jeśli przypatrzycie się uważnie, zobaczycie wszystkie oznaki martwego ciała, nawet plamy pośmiertne. Aparat zarejestrował plamy na twarzy. Zobaczycie również życie w oczach. Ducha walki. Ale jednak tylko pani mogła go uratować, Anastazjo. Proszę powiedzieć, dlaczego poświęciła pani właśnie dla niego tyle wysiłku? Dlaczego? Nie tylko ja przyczyniłam się do uratowania. Zapytajcie trzech moskiewskich studentów, dlaczego za własne pieniądze wynajęli dla niego mieszkanie. Dlaczego, gdy w końcu zrozumiał i zaczął pisać książkę, oni, zdając sesję, dorabiając gdzie się da, nocami wprowadzali do komputera napisany przez Władimira rękopis. Dlaczego? Możecie zadać to pytanie wielu Moskwianom, którzy byli obok w tych trudnych chwilach.
Rozwiązanie tajemnicy tkwi w nich, a nie we mnie. Dlaczego Moskwa, jej ludzie troszczyli się, pomagali i wierzyli mu? To ona, Moskwa, również pisała książkę. Jestem zachwycona tym miastem. Pokochałam je. Żadne ryczące stalowe samochody, zwariowane kataklizmy wytworzone przez technokratyczny świat nie zdołają nigdy wymazać z dusz żyjących w tym mieście ludzi daru dostrzegania dobra i miłości. Wielu ludzi tego miasta dąży do dobra, do świetlistego, do miłości. Poprzez ryczące mechanizmy i krzątaninę oni i tak czują jej wielką siłę i jej błogosławieństwo. Anastazjo, to, co pani opowiada, faktycznie jest wstrząsające i nieprawdopodobne. To nie mogło zdarzyć się tak po prostu. Po raz kolejny jest to potwierdzenie pani zdolności, niebywałych możliwości pani promienia, którym pani włada. Pani zapewne oświetlała nim Moskwian kontaktujących się z Władimirem. Pani przecież nie zaprzeczy, że oświetlała. Wszystkie cuda tworzyła przecież pani. Miłość tworzyła cuda. Rzeczywiście dotykałam delikatnie wszystkich tych, którzy spotykali się z Władimirem, ale zaledwie odrobinę nasiliłam w nich to, co mieli – uczucia dobroci, miłości, dążenia do wzniosłych rzeczy. Tylko wzmogłam w nich to, co w sobie mieli. Książka też została wydana przez Moskwę. Pierwszy nakład był maleńki i książeczka była cieniutka, ale ludzie ją kupowali. Rozchodziła się szybko. Władimir nie przeinaczył wydarzeń z tajgi, uczciwie opisał uczucia, jakich doświadczył. Dla wielu czytających wyglądałam na mądrą i dobrą, a Władimir – na głupiego i ograniczonego. Ludzie, siedząc w swoich domach, czytali to, co napisał, bez brania pod uwagę tego, że Władimir był ze mną sam na sam w głuchej syberyjskiej tajdze. Wtedy wszystko było dla niego zbyt niezwykłe. Nie wiadomo, któż inny mógłby iść tak daleko w tajgę bez wyposażenia. I jakby się zachował, zobaczywszy to, co on. Władimir uczciwie opisał wydarzenia. A dla wielu wyszedł na głupca. Panowie też pytają, dlaczego właśnie on? I dlaczego tak go kocham? Gdy pisana była książka, Władimir już wiele rzeczy pojmował inaczej. On bardzo szybko wszystko łapie. Ci, którzy mieli okazję rozmawiać z nim, nie mogli tego nie zauważyć. Lecz Władimir nie starał się ubarwić swojej osoby z tamtych chwil.